Warsztat terapii zajęciowej Anioły na Górce istnieje od 2014 roku. Pierwszym kierownikiem placówki był pan Michał Latko. Od 2023 roku kierownikiem warsztatu jest pani Anna Jakubik. Do warsztatu Spytkowice uczęszcza 55 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy tutaj 10 pracowni, które pokażemy Państwu w filmowym skrócie. Uczestnicy WTZ biorą także udział w zajęciach z fizjoterapeutką oraz w zajęciach z psychologiem. Mam na imię Patryk, jestem u pani Grety, pomagam pani Grecie sprzątać, robimy herbatkę, nalewamy do kubeczków, potem sprzątamy, myjemy tutaj podłogę, zamiatamy. A później idę do pani Dorotki, będziemy szyć. No i potem idę do pani Ani. Na komputery, będzie fajnie.
i wyrywa koszty. Zamiata się tu. Mieje się. Ten moja praca. W tej pracowni robi się mozaikę, wycina się z płytek i później się przykleja się na deskę. I wychodzi taki obrazek. No mi się to podoba, fajnie. Smaruje się klejem. Przykleja się. Robimy różne grzybki, robimy, potem robimy aniołki, Matkę Boską, domki. Monika, jestem w stolarskiej pracowni i lubię bardzo tu przyjeżdżać. Lubię bardzo czyścić drewno. Nazywam się Kamil i chodzę
na warsztaty do spytkowic. Bardzo lubię wyczyścić takiego anioła u pani stolarskiej. Jeszcze uwielbiam malować te obrazy z plastycznej, kojarzy mi się z krajobrazem. I tak jak zwykle jeszcze uwielbiam też malować witraże, tak jak na ramce, tak jak zwykle i na okna. Mam na imię Kasia. Lubię pracownię stolarską. Lubię czyścić deski. Dobrze, to na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy sobie o emocjach. Powiedzcie mi, jakie znacie emocje? Krawieckiej się szyje i wyszywa się różne rzeczy i ładne serduszka. I robi się też inne rzeczy, nie tylko serduszka. Też używa się igieł, igielników i nici. Ja jestem Magda i jestem teraz w pracowni krawieckiej. Szyjemy tutaj różne maskotki i wyszywamy obrazki, a czasem też wyklejamy z filcu. Położyć na parapet okna, kiedy jest zimno. A czasem można użyć też, można też takim wężem się bawić, albo dać komuś do zabawy. Mam na imię Józef, pracuję w komputerowym w sali, robimy gazetki, różne kalendarze robimy, różne rzeczy robią na święta, no i tak ogólnie dużo rzeczy robimy na tych warsztatach, bo każde pracownie są różne.